Aqua Power Systemi Max, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na kolejnej edycji szkolenia Sylwetki Org Muscle IQ Trening z rozumem. Moim gościem jest Ania Angeloni-Wójcik. Witaj, Aniu. Witam wszystkich. Aniu, znamy się na wszystkich szkoleniach już od dłuższego czasu, prawda? Kiedyś miałyśmy możliwość poznać się jako kursantki. Teraz występujesz w roli trenerki, instruktorki, prawda? Tak, oczywiście. Teraz po kilku latach jestem teraz już wykładowcą, prowadzę jej treningi i jakieś tam wykłady, więc poszłam sobie dalej w to rozwijanie się i więcej coś tam robić. Powiedz mi, Aniu, jakie były właśnie początki Twoje w sylwetce? Mówię, jeśli chodzi właśnie o bycie wykładowcą. Dzisiaj prowadziłaś treningi, prawda? Jakie to były treningi? Dzisiaj był trening Muscle IQ właśnie, budowanie masy mięśniowej, więc był trening obwodowy z użyciem na siłowni i sztangi, i sztangielek, i wyciągu, więc różne zastosowanie, różne zaatakowanie mięśnia z każdej strony. Niesymetryczne były ćwiczenia, dynamiczne były, więc połączyliśmy dużo rzeczy w jedno. Praca wykładowcy nie jest przypadkowa. Ania również startuje w zawodach kulturystycznych. Masz na tym koncie szereg osiągnięć. W tamtym roku drugie miejsce w Pucharze Polski, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Powiedz mi, jak ta przygoda się zaczęła? Zacząłem się rzeczywiście właśnie na szkolenia sylwetki i trener po prostu stwierdził, że mogłabym spróbować się przygotować. Pierwszy mój start był z zaskoczenia, że powiedział mi, że mam 6 tygodni do startu, mam robić to i to. Były to Mistrzostwa Śląska, później już właśnie pociągnąłem jeden sezon, no i po prostu z sezonu na sezon jakby pyna się trochę w górę, rozwijam się, trenuję cały czas ciężko, to już 4 lata jest, więc ostatni sezon zakończyłam właśnie, dla mnie byłam bardzo zadowolona z tego sezonu. W tym momencie skończę okres masowy i w tym roku też próbuję startować właśnie, zaczynam w maju starty i szykuję się na Mistrzostwa Europy. No Aniu, właśnie patrząc na Twoją formę, która jest coraz lepsza z roku na rok, mamy coraz więcej jakby ochoty na jakieś jeszcze większe Twoje zwycięstwa. Co myślisz dalej? No tak właśnie myślę, żeby już w tym roku gdzieś tam na tych scenach poza Polską już bić się na jakieś podium. Zawsze jest ten krok przede mną, ale no zawsze każdy się uczy swojego organizmu, uczy się co tam jest do zmiany, co możemy poprawić, więc wiadomo, że tydzień przed startem jest forma, może być taka, a w dniu startu jest zupełnie inna, więc to dużo jest przyczyn, co wpływa na ostatnie nasze 24 godziny na start, więc jakieś tam przyjazdy, samoloty, jechanie autobusem 26 godzin, więc to wszystko wpływa na to, jak w ostateczności wystartujemy i no i po prostu zrobimy to wszystko, co możemy, ale no niekiedy nie mamy na to wpływu, tak? Więc poprawiło się i moja sylwetka się poprawiła i pozowanie tak samo, układy dowolne, więc już nie mam z tym takiego problemu i z obyciem ze sceną, tak, że więc wychodzę, więc sama sobie układam układ dowolny, no jestem instruktorką fitness, na co nie prowadzę lekcje fitness, więc z muzyką mam co nie do czynienia, więc coraz bardziej mi to łatwiej przychodzi. Aniu, kolejne starty w maju. Życzymy Ci wiele sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.